Siemanko byczki, z tej strony Lisek i dzisiaj lecimy z kolejnym... Z pierwszym odcinkiem Road to Glory, bo moi kochani, tak jak jest w tytule napisane, popełniłem błąd. Popełniłem błąd taki, że wziąłem pod uwagę tylko i wyłącznie zdanie byczków ze streama. Widzów ze streama. Nie zapytałem się osób, którzy będą oglądali po prostu te odcinki Road to Glory. I dlatego wysłuchałem waszego zdania, wysłuchałem waszych komentarzy i... Faktycznie. No wasza taka jest decyzja, że 4600 FIFA pointsów i w ogóle wrzucenie pierwszego odcinka od razu z otwierania tego paczek nie ma do końca sensu. Dlatego też oficjalnie usuwamy mój klub FIFA Ultimate Team. I zaczynamy przygodę bez czegokolwiek. Nie mamy żadnych paczek wcześniejszych. Nie będziemy mieć jakiegokolwiek ułatwienia. Będzie to kompletnie zerowe konto, tak jak Bozia przykazała. Czyściutkie konto i wybieramy paczkę powitalną i wspólnymi tutaj siłami rozpoczynamy zmagania. Wybierzmy sobie Argentynę, bo z tego co wiem, to Argentyna jest dosyć łatwa pod względem, w sensie dosyć mocno się przydaje pod względem budowania SBC. Zaawansowane, mamy taki składzik i takim składzikiem. No może coś tam sobie kurczę pieczone, oczywiście, go zmienię, ale takim oto składzikiem będziemy rozgrywać nasze pierwsze spotkanie. Wybierzmy sobie Mbabu, nie pamiętam, ale chyba jak wcześniej graliśmy, wcześniej mieliśmy ten klub, to chyba tam był jakiś dobry zawodnik na wypożyczenie. Tutaj już jest Mbabu, więc też spoko. Wybierzmy sobie PSG, bo wiadomo, że to będzie klub na bogato. Więc będzie PSG i do tego France, też może być France. Jeszcze PSG ma stroje Jordana, więc też spoko. Czterolistna kończynka to nie jest, jest trzylistna, więc wybierzmy sobie Furt. No i moi drodzy, witam serdecznie. Uczyj, ulepszaj, nie, chcemy grać od razu. Witam serdecznie wszystkich w pierwszym odcinku Road to Glory. I zobaczymy, czy te odcinki będą pojawiać się codziennie, czy co drugi dzień na przykład. Nie chcemy skład batelców grać, ale witam was serdecznie i tak jak wspominałem wcześniej, dla mnie jest konto, gdzie doładowujemy FIFA pointsy, bawimy się na grubo, ale głównie dla was. Czemu ja mam 100 FIFA pointsów? Nie chcę tych 100 FIFA pointsów, widzowie. Ale no dobrze, to będziemy je mieli, bo chyba zostało jeszcze z poprzedniego pago openingu. To jest konto dla was, dla widzów tego kanału, dla byczków, żebyśmy wspólnymi siłami decydowali o losach tego klubu, kim będziemy grali, jak będziemy grali, kiedy będziemy grali. To wszystko będzie zależało od was. I moi kochani, jeśli coś takiego wam się podoba, to napiszcie w komentarzu. No i wiadomo, łapeczka do góry, klikajcie też czerwony przycisk subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, bo to wiadomo, że pomaga lepiej pozycjonować się odcinkom i tak dalej, a ja będę widział, co najważniejsze, że... A czemu ja już mam czwarty poziom? Nie wiem, ale no odbierzmy sobie. Nie wiem, czemu mam czwarty poziom, chyba... Aha, tutaj mam na wypożyczenie już zawodnika. Dobra, żało Feliksa weźmiemy sobie. Więc moi drodzy, jeśli wam się to podoba, to łapeczka do góry, tak jak mówiłem, bo to pomaga po prostu pozycjonować się lepiej odcinkom, a ja szczególnie będę widział, że wam się coś takiego podoba. A to jest niezwykle ważne. Odbierzmy sobie, co my tu mamy. Mamy tutaj jakąś paczkę, złota paczka premium. No to sobie ją otworzymy, no bo ona już jest do zadania. Więc chyba mamy taką możliwość. Meta piłka, Tifo. I w każdym z odcinków tego Road to Glory będę oczywiście was pytał o zdanie na poszczególne tematy i żebyśmy tutaj wspólnie sobie rozwiązywali zagadki, quizy. Te odcinki czasami podejrzewam będą dosyć długie, ale też nie chcę się tutaj ograniczać, nie chcę się jakoś specjalnie sugerować wyświetleniami, po prostu chcę się dobrze bawić, nie wydając FIFA pointsów i tyle, po prostu otwórzmy sobie pierwszą paczkę za 7500. Złota paczka premium, zobaczmy. A tutaj cyk, Ronaldo Nazario. W pierwszej paczce. No to byłby chichot losu, można by rzec, ale dobrze. Wszystko do klubu. Mamy Caicedo, mamy Gorosabel, Redmond. Dobra, myślę, że ułożymy sobie składzik. Mamy paczkę z podglądem. Ją też możemy sobie jak najbardziej tutaj przyjanuszować, bo dlaczego by nie? Ale czemu to taki błysk widzieliście, widzowie? Paczka z podglądem nikogo nam nie da. Chociaż van, nie, no Van de Beek nic nie jest warty. Więc myślę, że złożymy sobie jakiś taki podstawowy składzik. I...
Zagramy sobie. Tak o, po prostu. Zagramy sobie mecze w Division Rivals. A jak będziemy mieć jakiś już taki skład, w miarę coś tam będziemy mieli w tym składzie, to zagramy sobie eliminację do Food Champions. Takim składzikiem, takim. Takim, wiecie, delikatnym. Bardzo. I myślę, że mam nadzieję, że coś tam powalczymy, żeby zrobić SBC. Żeby zrobić SBC po prostu. Ja chcę ranking elity zobaczyć, kto tutaj na Xboxie został. No właśnie, to jest to, widzowie, że na Xboxie w tym momencie praktycznie żadnych prosów nie ma. Nie znam zbytnio żadnej osoby, która by została na Xboxie, a była, wiecie, prosem w poprzedniej grze. Wszyscy, dosłownie wszyscy, wszyscy najlepsi przeszli po prostu na PS5. Black Mamba, o, to jedynie został. Wszyscy dosłownie przeszli na PS5 i ta PS5 jest w tym momencie tak mocna, naprawdę, że więc tak to wygląda, moi drodzy. Przejdźmy sobie do składu. Czy my jesteśmy w stanie w ogóle jakieś zalążki może składu zbudować? Czy raczej nie ma takiej możliwości? Wybór składu. Chcemy w ogóle sobie zbudować nowy skład. Zacznij od początku. Nie chcę. Albo nie, wiem już jak nazwiemy sobie naszą nazwę klubu, widzowie. Lisek Bulls miało być. Lisek Bulls. Było, jest w zasadzie Chicago Bulls, to my mamy Lisek Bulls. Tak o, taka nazwa składu. Zobaczmy, kogo my tutaj mamy. Polecimy z kartami na wypożyczenie, bo dlaczego by nie. Tak wszystko sobie dajemy. Mba, Bukai, Hedo, Gorosabel, Bou. Wykorzystamy ich tak naprawdę wszystkich, żeby od razu... Mamy nawet Argentyńczyka jakiegoś złotego, więc też spoko. Bo chyba będziemy musieli się troszeczkę na nim opierać. Ja się boję, że my w ogóle nie będziemy mieć 16 zawodników, ale chyba nie, chyba jednak mamy. Dobra, więc ja układam skład i widzowie, za chwilkę lecimy dalej. Powiem wam szczerze, że to jest mój pierwszy, naprawdę, pierwszy historyczny taki początek, gdzie dosłownie niczego nie mam. Jeszcze nigdy nie zaczynałem tak FIFA, bo zawsze były to albo paczki z poprzedniej FIFA, albo były, no albo FIFA Points po prostu otwierałem za każdym razem. Tutaj, no, lecimy na grubo, widzowie. I jest problem, bo po prostu nie mam możliwości zbudowania składu, gdzie będę miał 11 plus 17 czy tam 18 zawodników. Jest? Dajcie znać, czy wy w ogóle też kiedykolwiek tak zaczynaliście. Bo to jest naturalne przecież, że wiecie, no macie zawodników i paczki z poprzednich FIF. To też jest bardzo ciekawe doświadczenie. Dostaliśmy jakąś paczkę, więc sobie ją otwórzmy. I mamy złota paczka nagrody. Mamy jeszcze 300 końców, więc już możemy iść na rynek transferowy i zrobić pierwsze zakupy. Ale tutaj mamy złotą kartę. I to będzie, widzowie, to będzie barak. Barak. No, no, no. Od zawsze miałem łeb do interesów. I to się tutaj wszystko dodaje. Dobrze, pójdźmy na listę, na transfer pile'a. Może złotej nie kupimy. Chociaż może kupimy jakąś złotą, widzowie. Bo teraz te ceny na licytacji, co prawda, ale może się uda. 300. No, 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 no. Tutaj karty, powiem wam szczerze, że nawet takie są. A jesteśmy w stanie bramkarza na przykład kupić? Bo bramkarza nie mamy. Goalkeeper do 300? No nie! No nie, no 4 minuty nie będziemy czekać na goalkeepera, widzowie, no szanujmy się. Dobra, to kupimy po prostu kogoś tutaj na szybko. Murillo, no wygląda dobrze, Murillo. To będzie nasza pierwsza karta kupiona na rynku transferowym, chyba że ktoś nas przebije. Naprawdę, nie emocjonowałem się tak mocno tym, bo nie mamy więcej, więc to jest taka patowa sytuacja. Nie emocjonowałem się tak mocno, kiedy kupowaliśmy Nazario w FIFA 19 albo 20. Jak jeszcze streamowaliśmy na YouTubie. Murillo. On nawet ciekawie wygląda. Poważnie mówię. 83 tempo jak dla prawego obrońcy. No widzowie, James z Chelsea czasami, no nie ma tylu tempa. James ma 80 tempa, ale to jest karta, którą bardzo dużo ludzi po prostu gra. Więc why not? Co prawda jest to troszkę inna liga niż byśmy sobie wymarzyli, ale mi się to podoba, widzowie, mi się to podoba. Więc możemy teraz chyba już oficjalnie do składu przejść. Tak jest. I wrzuci sobie... O kurcze! To ja nie wiedziałem, że jeszcze mam te brązo... A to one chyba jakoś zniknęły. Albo wcześniej nie widziałem. Nie, no były na pewno, no bo ich jest tak dużo. Dobra, to był mój błąd. Jednak jest tu tyle kart. Dobra, to spokojnie możemy. Co prawda brązowy, bo brązowy, ale nie będziemy tutaj narzekać. Dobra. Ustawiamy taktykę.
Zagramy ofensywnie, widzowie. Zagramy ofensywnie, tutaj co prawda taktyka będzie taka podstawowa, nie będziemy tutaj się wychylać w żaden sposób, ale tutaj już zagęszczenie, rzuty wolne, cyk, 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 formacja 4-4-2 i tutaj na pewno chciałbym João Felixa mieć na ataku i tego Redmonda też sobie damy na atak, no bo dlaczego by nie? I teraz tak, tutaj zostawaj z tyłu, też zostawaj z tyłu, matko jedyna, jak ta FIFA wygląda dziwnie po polsku, naprawdę. Cały czas gramy po angielsku, dosłownie cały czas, a tutaj wreszcie polski jest, wracaj do obrony. To są ogólnie wytyczne i taktyka Texa, jeśli znacie chłopa i dobrze wiecie. Gram teraz z taką taktyką na playce, gra się optymalnie i w miarę w porządku, więc nie będziemy tutaj kombinować i taką taktykę sobie zostawimy. Tex, podlinkuję wam kanał w opisie, bo od niego brałem te po prostu taktyki i wytyczne, a wczoraj doszedłem do wniosku, że warto w końcu przetestować już taktyki takie, które w FIFA 22 będą miały sens. No i padło na Texa, dlatego też wzięliśmy od niego taktyki. Wspomaganie wybić kierunkowe klasyczne, chyba kierunkowe tutaj było. Zależne od piłkarza, tak, tutaj wszędzie asysty, analogowy sprint wyłączony, blokada późno, dobra. To takie szybkie ustawienia pada, którymi też gram na playce, czyli na tym moim głównym koncie. To gramy czy nie gramy? Chyba gramy. I to, jeszcze pokażę wam moją kamerkę. Nie będę też specjalnego odcinka pod to nagrywał, bo to chyba też nie ma sensu. Tele 3. Też nie ma sensu, żebym wam specjalny odcinek nagrywał, szczególnie, że streamujemy tutaj na YouTubie i możecie sobie po prostu wbić koło godziny 20, 19.30 już będziecie na bieżąco, jak to u mnie wygląda. To są moje ustawienia i kamery, i pada. No i po prostu, widzowie, zaczynamy zabawę. Lisek Xbox. Ależ te karty są dziwne. Okej, lecimy. Dobrze, Redmond. João Felix, chodź tu João Felix. Ja bym chciał João Felixem uderzyć. A to nie jest João Felix, to jest Pons, matko jedyna. Okej, czyli oni się jeszcze nie zdążyli ustawić. O, dobra. Musimy coś pozmieniać, bo zmieniłem jedną rzecz, która powoduje, że zawodnicy mi się nie przełączają tak jak powinni. Alejandro! Redmond! Yes! Kto to jest? Buu! Gustavo Buu! 1-0, tak jest, Gustavo Buu. Piękna to była akcja, naprawdę, doskonała. Barak wspomagania. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Zmiana piłkarzy, zmiana. Nie, no zmiana zależy od piłkarza. Dobra, zobaczymy. Bo aktywowało mi się w tym momencie. O, działa już, tak. Że przełączając się prawym analogiem, on się od razu nie przełączał, tylko tak jakby wskaźnik mi się podświetlał i żeby zaakceptować to przełączenie, musiałbym kliknąć jeszcze L1. Miałem tak już raz na playce i to jest tak głupie i tak bezsensowne, że chyba bym nie dograł meczu, gdyby takie były ustawienia. Dobra, goalkeeper spokojnie, baby. Pizzinacella. Pięknie, cudownie. No i jedziemy. João Felix, a czemu przyjedzie? Aha, jeszcze nie dałem ofensywny. Dobra, João Felix. Redmond pokonuje Alissona. No niespodzianka. Niespodzianka. A to ci niespodzianka. João Felix. João Felix. Może jakaś finezja? Na zielonym? Finezja? Why not? João Felix 3-0. Bardzo ładnie. Ogólnie nie wiem, czy nie będziemy wszli właśnie w João Felixa. Jako podstawowa liga. Nieźle. João Felix jest podstawową ligą. I João Felix, żeby był naszą taką gwiazdą na samym początku gierki. On nie kosztuje dużo, a już będzie szło tam go sobie jakoś ładnie wykorzystywać. Szczególnie, że 5 gwiazdek sztuczek. Słabsza noga też na nie najgorszym poziomie. To już może zacząć cieszyć. Werta. Brawo, Pizzinacella! Świetna interwencja, naprawdę. Kurde, trafiliśmy chyba na takiego totalnego Januszka, tak mi się wydaje. Też troszkę szkoda jest mi z nim po prostu grać.
idąc tokiem rozumowania wielu komentarzy, to właśnie on mi niszczy w tym momencie gierkę. Czyli on ma zbudowany w 10 lidze fantastyczny skład na początku FIFA, a my mamy tutaj bardzo, bardzo, no po prostu podstawowy. No gorszego składu nie możemy mieć tak naprawdę. No ale... Wow! Ale mój Pinnacella! Pięknie broni, naprawdę. On ma Pogbę! O kurde, w ogóle Pogba to w tej FIFA naprawdę świetna karta. Ja go tak troszeczkę przypadkowo nim gram nawet na playce, jeśli mam być szczery. Ponieważ kupiłem go pod inwestycję i potrzebowałem po prostu środka pola jakiegoś gościa. A naprawdę, chodzi doskonale, nie czuć, że on ma 71 tempa, totalnie. Ogólnie na wielu kartach tego tempa aż tak nie czuć, więc spoko to wygląda. Nie, Jezuśku. No niestety, time finishing ma to do siebie, że czasami ci zawodnicy potrafią strzelać bardzo długo, a jak człowiek jest przyzwyczajony do jakiejś szybkości strzału, to ten time finishing po prostu wychodzi jak wychodzi, czyli pakujemy na czerwonym i essa. I mamy 900 końców w ogóle! O kurde! A Felix w tym momencie... W ogóle ceny są tak tanie, tak łatwo zbudować jest podstawowy skład. Odbierzmy sobie zadania, że to mnie porusza, bym powiedział nawet delikatnie. Czy my go jeszcze... My go jesteśmy w stanie kupić za nasze 950 końców. Ok. Spoko. To może inaczej zróbmy. Chodźmy po ligę hiszpańską. Ale to, jaką ligę będziemy budować, będziecie wy decydować oczywiście. I kupmy po prostu jakiegoś napastnika może, co? Napastnik do 1000. Kto tutaj się może nam pokazać? Najlepiej jakby miał 5 gwiazdek sztuczek, chociaż tam już chyba jest Izak z Portu. Oj. Zwinność 78, równowaga 62. Orientacja, no to podanie, ale to już mnie mało ważne. On jest tak toporny, Łoniaki Williams, że kurczę, aż Parisowi bym go nie polecał kupować. Naprawdę. A w tej FIFA dribbling i ogólna statystyka zwinności równowagi ma tak kluczowe znaczenie, że wola Boga! Może Ansu Fatiego sobie po prostu kupmy. On też, no nie no, on ma dobre statystyki. Dobra, chodź Ansu Fati, 4 gwiazdki sztuczek, też można 4 gwiazdki słabszej nogi, 750 końców za Ansu Fatiego. Chore ceny, naprawdę widzowie, to są chore ceny. I no dla mnie spoko. Ale nie wiem, czy tak powinno być. Nie mam pojęcia też, czemu jest taka sytuacja na rynku. Davisa sobie od razu też wrzucimy, bo możemy, więc tutaj dlaczego by nie. Z Mbabu będzie miał zgranko. Możemy sobie na Redmonda wrzucić na PP. Od razu zmieniamy taktykę, żeby też już ten Ansu Fati sobie latał. My oczywiście kupimy João Felixa. Tylko w momencie, kiedy skończy mu się po prostu kontrakt. W sensie skończy mu się wypożyczenie. Bez sensu w tym momencie wydawać pieniądze, jak go mamy. Najzwyczajniej w świecie. Dobra, 34 milisekund opóźnienia. Przeżyjemy. Mecz numer 2. Zaha, Bailey. Kovač, dobra. No tutaj nie ma co się też sugerować tymi składami. To jest 10 liga, tydzień po premierze. Coś takiego. Więc jak ktoś już siedzi w 10 lidze, to też umówmy się, ale... Do najlepszych na pewno nie należy i raczej nie celuje w dywizję elitarną. Ulala? 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 Ależ bramka! Zaha! Ale ładnie wykończył to. Świetna wrzutka, no bardzo skuteczna w ogóle forma wykończenia. Jak na 10 ligę? Elegancko. Ansu Fati na zielonym, bardzo ładne wykończenie, no i pierwsza bramka Ansu Fatiego w naszym zespole, no Finezja z 16 metr, nie był. Buu! Ależ, i to też wydaje mi się, że to był strzał, wszedł dlatego tylko i wyłącznie, bo wszedł na zielonym, takie mam wrażenie. O Jezu, Ansu Fati! Oj, naciągnął dwugłowy mięsień, widzowie. Nie wiem, czy poczuliście, jak to strzeliło. W sensie poczuliście, czy usłyszeliście? Usłyszeliście. Strzeliło tak, że no nie ma co zbierać. Dwójka pokrojona na 10 kawałków. Czy on był prawonożny, czy lewo? Buuu! Gustavo Buuu! Ulala. Kogo on ma na bramce?
Zobaczymy? Nie zobaczymy. Leno miał! Ale no to jest... No Leno paleno, wiadomo jak to jest. No tak to, moi kochani, więc wygląda. Nie wiem, ile ten odcinek wyszedł. Mam nadzieję, że oglądało się z przyjemnością i że już jutro widzimy się w kolejnym odcinku. Odbierzemy sobie jeszcze tylko te zadania... nagrody za zadania, które żeśmy dokonali. Tu mamy ten stadion, to chyba tak cały prawie, że... Dobra, tu mamy 100 końców znowu. Dwie legrane w Rivalsach, okej, okay, 100 końców, git. Rynek transferowy. Karta niewymienna kota, spoko. Czy my coś jeszcze... I mamy postęp jeszcze w sezonach, może jakaś paczka na dobranoc, widzowie? Oj, 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 ja ciekawy jestem, ale chyba to... Tak, będzie paczka, ale to ekonomiczna. Marta piłka, strażnik światła. Ciekawy jestem, czy to każdy, jak rozpoczynał swoją przygodę z FIFką, to wszystkie miał te 4 poziomy zrobione, czy to jest jakiś nasz boost, można powiedzieć delikatny, przez to, że usunęliśmy klub. To tego nie wiem, tego jestem ciekawy. Paczka ekonomiczna, więc sobie ją otwórzmy i moi drodzy, widzimy się już jutro na kolejnym odcinku. Aha, ekonomiczne, ale 3 rzadkie. To widzowie, może coś tu będzie. Mamy kartę rzadką. Wow, to jest Martinez. Ej, z Ajaxu, z Argentyny, super. I jeszcze 8, o kurde, jaka paczka. Widzowie, my tu jesteśmy za robasami. Jeszcze 8-1, 8-3. Lenglet i Sergio Roberto. Dobra, biorę Lengleta. Co prawda to jest niewymienne wszystko, ale Lenglet, jak będziemy szli w Ligę Hiszpańską, to się pobawimy. Więc moi kochani, wy macie zadanie takie, żeby napisać mi, w jaką ligę pójść w budowaniu tego składu. Czekam na wasze komentarze i widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Pa, pa!